Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu. Miło Państwa powitać na naszej debacie, debacie programu Zielony Ordo Konserwatyzm Nowej Konfederacji, organizowanego wspólnie z Fundacją Futura Juventa i Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska. Dzisiaj z nami mamy dwóch gości, z którymi będziemy rozmawiać, no właśnie, o bardzo ważnym temacie, temacie śmieci. No ale temat bardzo złożony, temat wcale nie banalny, jakby się wydawało. Jest z nami pan Przemysław Gębala, członek Rady Programowej i stały współpracownik Nowej Konfederacji, zresztą autor niedawnego eseju Zielonego Ordokonserwatyzmu, gdzie ten temat śmieci w takiej kwestii bardziej filozoficznej poruszał. Sekretarz redakcji, dziennikarz drugiego po Gazecie Wyborczej prywatnego tytułu prasowego w Polsce, Wielkopolskiej Gazety Handlowej, członek zespołu redakcyjnego, a później również wydawca pisma Stańczyk, przedsiębiorca. Dzień dobry panie Przemku. Jest z nami również pan Michał Paca, twórca i właściciel spółki bioodpady.pl, działacz proekologiczny, mówca motywacyjny, założyciel fundacji Las na Zawsze. Tak jak przeczytałem też o panu Michale, przedstawia się pan jako praktyk, a nie teoretyk i faktycznie z tego punktu widzenia chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o śmieciach. Spotkanie praktyków, teoretyków, no tylko czy my wszyscy nie jesteśmy trochę praktykami śmieci? Gdy nagrywamy ten materiał, jesteśmy dzień przed wielkim świętem konsumpcji, czyli Black Friday, czarnym piątkiem, który właściwie już z samej nazwy wskazuje na pewne zaniepokojenie, no bo to jest czarny piątek, a nie zielony. Ale może to jest święto nadkonsumpcji? Takie moje pierwsze pytanie ogólne, żeby sobie zacząć porozmawiać o tym temacie śmieci. Czy to święto, które jest tak szeroko propagowane, to jest symbol tej współczesnej nadkonsumpcji? Jak wiele z tego tak naprawdę, co jutro kupimy, trafi niechybnie na śmietnik, nawet bez próby przetworzenia? Panie Michale. Pierwsza rzecz, jak usłyszałem Black Friday, to ja po prostu całym ciele mnie zalało taka bezradność i zniechęcenie, bo to jest symbol tych czasów nadmiaru, w których w tym kawałku świata my sobie dzisiaj żyjemy. I dla mnie absolutnie to jest jakby stosowanie, używanie słowa święto, w tym przypadku jest dla mnie świętokradztwem, bo to jest symbol dla mnie oderwania od rzeczywistości, rzeczywistości ekologicznej, w której funkcjonujemy. Żyjemy w czasach, gdzie produkujemy bez umiaru, mamy nadmierne stany magazynowe, marketing, gospodarka rynkowa sztucznie rozdmuchują nam pomysły na to, jak zaspokajać swoje potrzeby. I nie zostawiają nam czasu i przestrzeni na kontakt z tym, co naprawdę nas w życiu boli, tylko dają nam to takie lekarstwo związane z przeciwbólowe, związane z konsumpcją, ale na miły Bóg, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli zastanawiać się, co jest źródłem naszych niedostatków, bo w mojej perspektywie bardzo często jest tak, że jak człowiek znajdzie się na tym etapie życia, że na tym etapie życia, w którym zaczyna się przyglądać i zastanawiać się tym rzeczom naprawdę ważnym w swoim życiu, to przestaje być konsumentem. I to jest tragedia gospodarki rynkowej, więc w jakiś sposób gospodarka rynkowa z tym potężnym narzędziem marketingu nie może pozwolić nam dojrzeć jako ludziom, bo wtedy traci konsumentów. Mhm. Więc nie jest to dla mnie święto. Nie korzystam z nadarzających się okazji. No właśnie, a te śmieci, które wytworzymy w czasie tego Black Friday, niechybnie chyba nas zaraz zaleją, prawda? Wrócą do nas. To jest tak, że one w jakiś sposób do nas nie wrócą. W sensie my tu, gdzie żyjemy, w tej części świata, w której żyjemy, bardzo sprytnie umiemy je znikać. W sensie płacimy co miesiąc jakąś tam kwotę do gminy i jakby i wszystkie worki znikają. Nie ma.
z perspektywy konsumenta, jakby czasem to może być niewygodnie, bo jest jakaś podwyżka, ale wygodnie jest. Co do zasady jest wygodnie, bo nikt nie zmusza nas do myślenia o tym, co się stanie z przedmiotem naszego pożądania. Finalnie, czy to jest rzecz, która w jakiś sposób w ogóle nadaje się do ponownego wykorzystania? Czy ona została stworzona tak, żeby być z nami jak najdłużej, a później da się rozmontować tak, żeby faktycznie mogła zostać wykorzystana w jak największej całości ponownie? Czy w ogóle jest stworzona z materiałów, które my umiemy, jedna rzecz jest taka, czy my te materiały umiemy poddawać recyklingowi, a druga zupełnie inna jest taka, czy w ogóle na tej planecie jest przepustowość, są instalacje, które dają szansę na poddanie recyklingowi tej substancji, którą nabyliśmy, żeby zaspokoić jakieś nasze potrzeby. Nie ukrywam, że przypomina mi się taki obrazek z YouTube'a, z jakichś takich filmów podróżników, którzy gdzieś tam buszują po tych najbiedniejszych krajach świata, gdzie te już śmieci najbardziej niezdolne do przetworzenia są po prostu palone na stosach i wygrzebywane jest to żelastwo, prawda, z nich w potwornych warunkach przez dzieci, przez... To wszystko przecież przyszło od nas, Tak, prawda? No. to przyszło od nas, ale ja powiem jeszcze, my jako Unia Europejska, jako ten najbardziej światła część społeczeństwa, która de facto generuje mnóstwo tych odpadów, my eksportujemy swoje problemy, eksportujemy je w dwójnasób do tych społeczeństw, które nie potrzebowały tak wiele do tej pory. My eksportujemy w pierwszej kolejności naszą jednorazowość. W cudzysłowie, prymitywnym społeczeństwie, które nie poznało błogosławieństwa plastiku, jest bardzo mały problem z odpadami, bo większość odpadów to są resztki jedzenia, one są organiczne. W ciepłych klimatach to się po prostu wyrzucało, bo przyroda tym się z miejsca zajmowała. W momencie, jak my dorzucamy do miksu plastik, dajemy coś, co jest wygodne, ludzie chętnie korzystają z tego, bo to jest jakiś symbol statusu, tego, że stać mnie na coś zachodniego, coś lepszego, ale oni cały czas mają tą samą mentalność związaną z tym, że coś, co już jest niepotrzebne, wyrzucam, bo przyroda się tym zajmie. Tylko przyroda potrzebuje 500 lat, żeby się zająć plastikiem. I efekt tego jest taki, że 50 lat temu Indie nie miały problemów z gospodarką odpadami, bo wszystko było organiką. Jak tą organikę przemieszaliśmy z plastikiem, to nagle to się z tego zrobił problem. I więcej. I teraz my znowu, nasze koncerny, my jesteśmy potrzebni, bo my wiemy, jak to pozbierać. My wiemy, jak to usypać na kupę, żeby ta kupa była bezpieczna. My dajemy jakieś tam technologie, które pozwalają, no, jakoś ponownie wykorzystać ze 20 czy 30%. Ale nasz sposób konsumpcji jest problemem i ja z jednej strony odnosząc się do tego, ja byłem w miejscu, w którym widziałem, jak przez lata wyglądał recykling europejskiego plastiku. To wyglądało tak, że 2/3 tego plastiku było palone w otwartych paleniskach, żeby wytworzyć ciepło, żeby pozostałą 1/3 przetopić na granulat, przetopić i zrobić płyn, zrobić wstąż, jakby takie jakby spaghetti, później pokroić na granulat i zawrócić do cyklu. A myśmy sobie w Europie przez lata wpisywali, że zrobiliśmy dzięki temu 100% recyklingu. W Europie przynajmniej mamy standardy, które sprawiają, że my ten plastik, który zawsze ma chlor w sobie, zawsze plastik ma chlor, my ten plastik spalamy w warunkach, w spalarniach albo w cementowniach, co do zasady. I te warunki sprawiają, że ten chlor tam zawarty jest dużo mniej groźny, bo to są warunki, w których nie powinny powstawać dioksyny, albo my próbujemy te dioksyny wyłapywać. To jest najpoważniejsze zanieczyszczenie, które jest w tym. A tam wysyłamy to do tych krajów Dalekiego Wschodu i tam to się pali beztrosko, bez takiej kontroli, jaką my mamy tutaj. Więc jedna uwaga to jest taka, że tak, serce boli, jak się widzi te rzeczy. Druga moja uwaga jest taka, że mnie
boli to, jak w bezmyślny sposób rozlewamy na cały świat ten model, w którym konsumpcja jest symbolem statusu. Bo to jest coś, co naprawdę długoterminowo szkodzi tej planecie. No właśnie, bo tutaj ważna rzecz, no, to nie tylko wraca jako zanieczyszczenie powietrza, ale przecież najnowsze badania pokazują, że nawet w mózgu ludzi już znajdujemy mikroplastik, który gdzieś tam krąży. Przemku, takie, bo pisałeś bardzo ciekawie na temat śmieci i to mnie jakby urzekło, że pisałeś na temat śmieci w sposób taki filozoficzny wręcz, bo śmieci to nie jest tylko fizyczny odpad, ale to chyba też jest sposób, w jaki my myślimy tutaj. Pan Michał zresztą powiedział o tym, że to jest ten model taki, prawda, z tym związany, myślenia pewien. Czym są śmieci, Przemek? Właściwie jak możemy powiedzieć to tak, no śmieci, dobra, no puszka i jakiś but stary, no ale tak naprawdę czym są śmieci? Znaczy, tutaj śmieci są tym elementem, który my używamy, materialnym, który wypada z cyklu użyteczności. To znaczy, jeżeli używamy jakiegoś czegoś, no nie wiem, na przykład mamy jabłko, jemy po prostu to jabłko, zostaje ogryzek. No to ogryzek jest śmieciem, ponieważ wypada z cyklu użyteczności, my już go nie jemy. Ale jak mówił tutaj przed chwilą pan Michał, dopóki te śmieci miały naturę organiczną, to praktycznie rzecz biorąc były przywracane do tego naturalnego cyklu swojego użyteczności poprzez przyrodę, poprzez ten system ożywiony, którego my jesteśmy częścią. Natomiast w sytuacji, w której tworzymy rzeczy w przyrodzie niewystępujące, które nie stanowią ogniwa w obiegu materii w przyrodzie, przede wszystkim w obiegu węgla w przyrodzie, no to pozostaje kłopot, ponieważ robimy coś, co jest nieodwracalne. A miejsce, którym dysponujemy i jego zdolność do wchłaniania tego typu zakłóceń, jakimi są produkty wypadające z cyklu użyteczności, które nie podlegają naturalnemu cyklowi obiegu materii w przyrodzie, no to oznacza, że będzie tego przyrastało w postępie geometrycznym. No i mamy ten znaną bajeczkę o cesarzu i rolniku w Chinach, gdzie rolnik, wyświadczając przysługę cesarzowi, jako zapłatę chciał być skromny i poprosił, żeby na każdym polu szachownicy położyć ryż w takiej formie, żeby na pierwszym polu szachownicy położyć jedno ziarko ryżu, na drugim dwa ziarka ryżu, na trzecim cztery ziarka ryżu, na czwartym 16, no i cesarz się zgodził. No ale okazało się, że ryżu w całych Chinach nie wystarczy na zapłatę po prostu dla rolnika i rolnik przypłacił ten swój spryt głową, niestety. I my jesteśmy w takiej samej sytuacji, czyli następuje narastająca systematycznie kumulacja tego, czego nie jesteśmy w stanie w sposób oddać naturze, czyli skorzystać z tego naturalnego po prostu cyklu, no i zaczynają się gromadzić śmieci ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których mówił pan Michał. I no, jesteśmy w sytuacji, w której prędzej czy później będziemy zmuszeni do tego, żeby tym problemem się zająć. Jest takie bardzo, bardzo ciekawa myśl wypowiedziana przez Daniela Kahnemana, którą sobie zanotowałem. Otóż większość z nas myśli dopiero, gdy w obliczu decyzji, którą trzeba podjąć, wyczerpie wszystkie inne możliwości. No i z taką sytuacją dokładnie mamy do czynienia w tej chwili. Tak jak mówił pan Michał, Europa jest największym eksporterem śmieci na świecie.
i największym producentem śmieci na świecie. I niech będzie miejsce, w którym zaczniemy się tym problemem zajmować. Niech będzie miejscem, w którym zamiast wykazywać się kreatywnością w wymyślaniu potrzeb, zaczniemy się wykazywać kreatywnością w rozwiązywaniu problemów. To są dwie zupełnie różne, to są dwie zupełnie różne sytuacje. I ja w swoim eseju, może nie tyle zaproponowałem podejście filozoficzne, co zaproponowałem podejście praktyczne, mianowicie użyć śmieci do sterowania systemem. Podstawowym elementem takiego sposobu działania jest pozostawianie śmieci tam, gdzie one się wytwarzają. Dokładnie jest tak, jak się śmieci pakuje do worka i się wystawia za drzwi, ktoś się nimi zajmuje i my już, jak powiedzieć, nie musimy o tym wiedzieć, płacimy za to jakieś symboliczne pieniądze, bo na razie, skoro można te śmieci eksportować albo gdzieś tam na składowiskach w Polsce, we wszystkich tych krajach, które mają słabe ramy instytucjonalne, słabe więzi sąsiedzkie, w których łatwo jest te rzeczy po prostu upchać, ponieważ państwo ani sąsiedztwo na to odpowiednio po prostu szybko nie reaguje, reaguje jak już jest za późno, to ten koszt pozbywania się śmieci jest tani, ale to jest postawienie sprawy na głowie. Zauważmy, że koszt produktów, które nabywamy, liczy się po kosztach ich wytworzenia. A gdzie są koszty ich recyklingu, przywracania do cyklu użyteczności, czy to w formie produktu, czy to w formie komponentów, czy to w formie materii, którą można zwrócić, którą zwróci naturze. Tego znaczy, się... niby jest taki dodatek gdzieś tam, prawda? Jak się kupuje lodówkę, to tam jest opłata recyklingowa, coś takiego jest tam dorzucane, prawda? To się tak nazywa, ale co to rzeczywiście oznacza? Co my liczymy? Czy my liczymy koszty wysyłki tego na wyspy Bergamuty, żeby tam tubylcy się tym po prostu martwili, co mają po prostu zrobić? Czy my liczymy rzeczywiste koszty rozebrania po prostu tej lodówki i wprowadzenia tych wszystkich materiałów, które tam się znajdują, w cykl użyteczności? Nie zapominajmy o chociażby tej ostatniej aferze, która była po prostu pokazywana w telewizji, gdzie jakieś śmieci po prostu znaleziono składowane w kopalni, z której zresztą są odprowadzane po prostu wody, które później są też marnowane, bo są jako zasolone po prostu wody odprowadzane do rzek. Nie dość, że grożą katastrofą ekologiczną, co jeszcze miałem okazję, będąc na jakimś sympozjum, dowiedzieć się, że przecież te wody pokopalniane zawierają szereg cennych minerałów, które można było odzyskiwać. No ale tak to jest skonstruowane. Te śmieci może i są, tak jak mówiłeś, Staszek, z nazwy gdzieś tam uwzględniane, tylko pytanie, jaki stoi za tym algorytm, jaki sposób liczenia. Ten sposób liczenia nie jest powszechnie dostępny, czasami wręcz po prostu nie jest jawny i następuje taki greenwashing, czyli używa się przymiotników niwelujących, jak to kiedyś śmiał Jacek Fedorowicz, przymiotników niwelujących, czyli takich przymiotników, które czyszczą z naszego umysłu świadomość tego, że produkujemy te śmieci, które są bardzo poważnym problemem i mimo podejmowanych starań, ale takich właśnie, jak powiedzieć, niwelujących tylko świadomość, a nie rozwiązujących po prostu problem, z głowy się tego wszystkiego pozbywamy, ale nie z otaczającej nas rzeczywistości. Czy ja mogę zadać pytanie? Bo co do zasady podoba mi się ta myśl, którą ja zrozumiałem jako tak, żeby te odpady w jakiś sposób zostawały tam, gdzie są wytworzone. Tak to zrozumiałem i próbuję złapać, o jakiej mówimy skali. Mówimy o skali domostwa, fabryki, mówimy o skali gminy, województwa, kraju, regionu. Znaczy, jest coś takiego jak zasada pomocniczości.
Czyli problemy warto rozwiązywać tam, gdzie one powstają, ale pod warunkiem, że skala tego miejsca, w którym one powstają, pozwala je rozwiązywać. No, ja nie rozwiążę w domu problemu plastikowej butelki. Natomiast być może, no gmina pewnie też nie rozwiąże, ale już województwo, czy skala po prostu kraju pozwala pewne problemy rozwiązywać. I dobrze byłoby, żeby te butelki, czy te opakowania plastikowe nie przyjeżdżały do nas tak, jak to pokazywano w filmach dokumentalnych, które oglądałem z Anglii i są gdzieś na składowiskach, na firmy słupy w Polsce składowane, tylko żeby one pozostawały w Anglii. Był taki po prostu bardzo fajny film dokumentalny, który to pokazywał i tam przedsiębiorca angielski żalił się, że ze względu na to, że taniej jest eksportować śmieci, on nie może rozwijać swojego biznesu, ponieważ nie ma pieniędzy na to, żeby zainwestować w nowe rozwiązania technologiczne, w nowe linie produkcyjne, które zrecyklingują te materiały, które tak pracowicie są w miasteczkach angielskich zbierane. I na tym polega problem. Oczywiście w zależności od rodzaju odpadu warto dobrać to miejsce, poza które ten odpad się nie powinien przemieszczać, żeby to miejsce było wystarczająco duże, miało wystarczający potencjał organizacyjny, kapitałowy i gospodarczy, żeby się tym zająć. Wiadomo, odpady jądrowe to jest raczej skala europejska, ale już odpady plastikowe to raczej po prostu jest skala krajowa. Czyli co, chcemy zatrzymać jakby transport śmieci, który dodatkowo jeszcze generuje pewnie ogromny ślad węglowy. Ja się w tym wszystkim zastanawiam, bo trochę się zafiksowaliśmy na tych śmieciach przetwarzalnych, a jest jeszcze taka kategoria śmieci, odpadów, która też nie podlega za bardzo przetworzeniu. Odpady medyczne, których są tony przecież. No okej, powiedzmy, że są niebezpieczne, trzeba jakoś je składować. Ale jeszcze interesuje mnie jeden rodzaj odpadów, to co my wytwarzamy osobiście jako ludzie. Przecież przerażające są badania, które pokazują, jak wiele na przykład leków ludzie wyrzucają do toalety, prawda, spuszczają w toalecie. Co się później dzieje z tymi lekami? To jest powszechne, tak? To znaczy wszyscy to robią. No ja tego nie robię, ale wiem, że po prostu jest to problem bardzo duży. Co się dzieje później z tymi lekami? No one trafiają przecież do wód gruntowych, prawda? No nie są idealnie oczyszczane po oczyszczaniu wycieków, które nie są też gotowe na przefiltrowanie tego w idealny sposób. No i co z tym zrobić na przykład? No bo okej, powiedzmy, że zatrzymamy odpady te fizyczne w jakiś sposób, chociaż ograniczymy. A co z tymi odpadami, które generujemy jako ludzie, którzy też jesteśmy zatruci przez, czy to przez jakieś środki chemiczne, medyczne i tak dalej? Ja chętnie... mam jedną uwagę jeszcze, bo to nie tylko jest kwestia problemu tego, że my coś wyrzucamy, ale my również wydalamy. No też o to mi chodzi, tak. Antybiotyki. Te instalacje, które mamy, które zajmują się ściekami, one w większości nie są w ogóle przystosowane do tego, żeby te rzeczy, które wydalamy, antybiotyki, hormony, czy to my ludzie, czy to te zwierzęta, po prostu, które są po prostu wokół nas, mowa o świnkach, o krówkach, które są, no wiadomo, utrzymywane w jakimś tam stanie hormonalnym, żeby produkować po prostu mleko czy mięso, nie jest po prostu przetwarzane. No właśnie. Panie Michale. Ja też prowadzę działalność w zakresie wytwarzania środków poprawiających właściwości gleby, czyli nawozów z osadów ściekowych. Osad ściekowy to jest ten materiał, który wychwytuje w sobie najwięcej zanieczyszczeń tego rodzaju, o których mówimy, substancji antybiotyków albo substancji, które wchodzą w interakcję z układem hormonalnym. I prawda jest taka, że my na to w tej chwili praktycznie w skali Unii Europejskiej w ogóle nie zwracamy uwagi. Pomysł jest pomysł pod tytułem spalmy wszystko. To jest jakby pomysł pod tytułem wysuszmy te osady, i spalmy je. I ten pomysł
bo jest tam szereg tych substancji, które są potencjalnie niebezpieczne. My zaczynamy badać takie sulfoniany alkilobenzenu, czy jakieś inne substancje, które rzeczywiście próbujemy zrozumieć ich interakcje ze środowiskiem dalej. Ale dla mnie to jest jakiś kawałek, który jest nieunikniony. Ten kawałek jest nieunikniony i rzecz, którą można zrobić, żeby to minimalizować, to jest o traktowaniu siebie, o tym, że znowu my podchodzimy do naszego zdrowia w sposób konsumencki. Co muszę kupić, połknąć, żebym się czuł lepiej? Bardzo mało w naszym podejściu do zdrowia jest myślenia o tym, że dieta jest fundamentem tego, jak ja się czuję. To, ile ja jem razy dziennie, jest skorelowane z tym, czy mam wysoką szansę na cukrzycę, czy mam niską szansę na cukrzycę. I ten aspekt jest, ale ja bym powiedział, że on nie jest tak palący jak inne aspekty gospodarki odpadami, dlatego że stopień rozcieńczenia jest niezwykle duży tych substancji. My tam badamy to particles per billion, ppb, czyli mikrogramach na kilogram, miliardowe części tam obserwujemy. Natomiast dla mnie ten problem powinien być zaadresowany przede wszystkim od tej strony, żeby nie napędzać sztucznie konsumpcji leków, nie kupować syropów na zapas. Jakby w tych aptekach wszystko jest. Jak nie ma, to będzie za 8 godzin. Ale jest gdzieś ta mentalność, że o, jest promocja na coś, nie? I to nam się później psuje. Więc ja w tym zakresie, ja powiedziałbym, że jak ja myślę o tym, co jest najważniejszym problemem środowiskowym, to jednak są odpady, różnego rodzaju odpady niebezpieczne związane jednak z, albo nie, jedna frakcja to są odpady niebezpieczne, a druga to są odpady plastikowe, bo system, w którym funkcjonujemy, który stworzyła Unia Europejska, jest chory. System jest chory, mamy definicję recyklingu, która poprawia konsumentom humor, ale jest absolutnie nie wpływającą na poprawę stanu rzeczywistego. Recykling plastiku wygląda, większość ludzi jak myśli o recyklingu, no to w tym słowie jest re, o powtarzalności i cykl. I ludzie myślą, że to jest, coś kupują, no i to jest, i znowu to kupią. Ktoś to podda to recyklingowi i to wróci. Na tej planecie jest tak, że wytwarzamy 100 milionów ton opakowań plastikowych rocznie. Z tych 100 milionów ton poddajemy recyklingowi formalnie 15 milionów ton, czyli 15%. I z tych 15 milionów ton, 12 milionów ton, ten recykling wygląda tak. To jest wytworzone, my nabywamy, recykling, nabywamy ponownie i do wyrzucenia. Efekt tego jest taki, że to jest recykling, który nie ma znaczenia z perspektywy naszego życia. On jakby... To, że ten plastik zostanie wyrzucony nie po 24 godzinach, ale powiedzmy 3 miesiące później, po tym jednokrotnym przetworzeniu, trafia do finalnej utylizacji, to nie ma znaczenia. To jakby my i tak wytworzymy symbolicznie mniej tych zanieczyszczeń w perspektywie naszego życia. To, co ja uświadamiam, to co na tyle, na ile ja mam obraz tej działalności, sytuacji związanej z plastikiem, ten obraz jest taki. To jest genialny materiał. To jest naprawdę niezwykły wynalazek, którego powinniśmy korzystać, żeby ratować sobie życie, ale nie dla wygody. Jak korzystamy z tego dla wygody, to zostawiamy ogromne problemy przyszłym pokoleniom. W postaci mikroplastiku, w postaci zanieczyszczeń powietrza. My w Europie sobie i my też w Europie siebie oszukujemy. Oszukujemy w takim sensie, że przyznajemy sobie medale za poziomy recyklingu. I jesteśmy dumni z tego, że jakby i teraz my wchodzimy w Polsce w ten rytm, że mamy wykazać się
oszukujemy w zakresie naszego recyklingu już dużo mniej niż na poziomie systemowym, niż 10 lat temu, niż 5 lat temu, nawet niż 2 lata temu. Naprawdę coraz bardziej uczciwie podchodzimy do tego, jak nam idzie recykling odpadów komunalnych. I ten recykling realnie w skali kraju możemy oceniać na te około 25%. I w 2025 roku to ma być 55%. Nie ma mowy. Nie powstaną instalacje, nie ma instalacji, będziemy płacili kary, miasta będą płaciły kary, ale ogromna część tego recyklingu to jest recykling taki, jak pokazałem. Coś tam raz poddamy recyklingowi, bo to jest ten plastik. I finalnie jakość tego plastiku jest taka, że on się już nie nadaje do ponownego przetworzenia, albo po prostu nie mamy instalacji, które byłyby w stanie to zrobić. Natomiast to, co mnie najbardziej w tej całej sytuacji, w której my żyjemy, najbardziej mnie denerwuje, to jest systemowa hipokryzja, wynikająca z tego, że my mamy hierarchię postępowania z odpadami. Po pierwsze, nie wytwarzać. Po drugie, wykorzystywać ponownie. Po trzecie, recykling. Po trzecie, wytworzyć energię, jak się nie umiemy nic innego, na końcu zeskładować. My przez ostatnie 20 lat wszystkie pieniądze wydaliśmy najpierw na składowiska, na to najmniej ważne, później na kwestie związane ze spalarniami, później wspieramy recykling, wydajemy pieniądze na recykling, a nie na rzeczy związane z, a nie na rzeczy, które są na szczycie tej hierarchii. I co więcej, daliśmy się wrobić, znaczy nie mieliśmy przy stole nikogo na tyle przewidującego, kto by w ramach dyrektyw powiedział, że dobra, dobra, procentowe poziomy recyklingu są fajne, ale jak Duńczycy wytwarzają 700 kg na głowę w ciągu roku, to oni mają mnóstwo tych opakowań plastikowych, mnóstwo tych surowców, które udają, które recyklingują właśnie w ten udawany sposób, nie? Raz robią, a później już się nie nadaje i do spalarni. A my mamy 350 na mieszkańca. My nie mamy tego procentu, nasza konsumpcja nie jest tak wysoka. Ta ilość tych śmieci, które nie są albo zbyt drobne, żeby je przetworzyć, albo nie są, albo po prostu łatwo je wyjąć z tego strumienia, nie jest tak duża, żeby nam te procenty recyklingu się działy. Unia Europejska powinna była motywować wszystkie kraje do tego, żeby w przeliczeniu na mieszkańca odpadów było jak najmniej. To powinno być premiowane, a nie wygodny, konsumpcyjny model życia, który nam wyeksportowano, żebyśmy my mogli poczuć ten luksus zachodu. Jakby stać mnie na to, żeby mi 3 razy w tygodniu przywozili w pudełkach jedzenie. I nie myślę o tym, że to jest problem, że to styropianowe opakowanie, ta torebka, w którym to jest, ta folia aluminiowa, to są rzeczy, które w zasadzie realnie to one nie mają szans na recykling. Konsumpcja jest pompowana, żebyśmy kupowali pseudorozwiązania z zachodu i jeszcze mamy system polityczny, który, legislacyjny, który motywuje branie z zachodu rozwiązań, których wiemy, że nie są skuteczne. One nie prowadzą do tego, żeby leczyć ten problem, gdzie on autentycznie jest. I dla mnie leczeniem tego problemu, mam wrażenie, że to jest taka rzecz, która wybrzmiała w pana, panie Przemku, wypowiedzi. Jak kupujemy, to my nie mamy pełnego kosztu. Jak kupujemy, to my nie mamy pełnego kosztu. Ten koszt związany z zagospodarowaniem odpadu, on jest gdzieś oddzielony. On jest oddzielony do tej miesięcznej opłaty i co więcej, to w ogóle nie jest związane z ilością odpadów, które ja wytworzę. Czy ja robię jako mieszkaniec tonę odpadów w skali roku, czy jestem jakby w stowarzyszeniu Zero Waste i zszedłem do 100 kg na siebie w skali roku, nie ma znaczenia finansowo. Dla mnie, ja też bardzo wierzę w kapitalizm. Wierzę w kapitalizm w takim sensie, że on po prostu działa. Że my robimy jako ludzie, my robimy rzeczy, które nam się opłacają. Więc jak nam się zacznie opłacać, przyłazić do sklepu z własnym opakowaniem, do którego nam wkroją wędlinę, to może się okazać, że jednak jakby te lady nie będą zalane tymi supermarketowymi, zapakowymi w plastik produktami z grupy convenience, już pokrojone, już zapakowane w plastik, tylko jak ja za każdym razem za opakowanie plastikowe będę musiał zapłacić opłatę środowiskową w wysokości złotówki i z tego będzie finansowana gospodarka odpadami w tym kraju, tak żebyśmy w sklepie
sklepie, wtedy, kiedy wydajemy pieniądze, musieli wybrać wygodne, to płacę więcej. Włożyłem wysiłek, żeby chronić środowisko, a okej, to wtedy nie ponoszę tej opłaty. Ja uważam, że my za śmieci, w uproszczeniu, powinniśmy płacić wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, czy my je wytworzymy. A to miejsce to jest sklep. I to jest taka moja uwaga ogólna dotycząca systemu, w którym funkcjonujemy. To jest bardzo ciekawe z tym plastikiem, że jest jakiś moment, w którym zatrzymujemy jego dalszy recykling, ale ja na chwilę będę, bo ja się zgadzam jakby z koncepcją, ale na chwilkę chciałbym się pobawić w takiego adwokata diabła. W dyskusjach na temat szkodliwości, prawda, działań środowiskowych Unii Europejskiej, no czyli tego zachodu takiego starego, prawda, no bo przecież mamy globalne południe, które już zupełnie inaczej myśli, pojawia się takie coś, no przecież Unia Europejska wytwarza taki znikomy promil, no i teraz czego, prawda, słyszę już teraz, że śmieci dosyć dużo, ale jest znikomy promil CO2, prawda, w takim razie czy działania proekologiczne Unii Europejskiej nie są tylko hamulcem dla rozwoju i tak już będącego na marginesie świata zachodniego Europy, pojawia się taka narracja. Z drugiej strony pojawia się narracja jeszcze inna, że przecież tak naprawdę największymi trucicielami świata są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. Chociaż też pojawia się taka tutaj ważna teza, że już na południu świata, tam gdzie już jest gorąco, pojawia się takie myślenie proekologiczne, prawda? Ciekaw jestem, na ile tak naprawdę. No bo śmieci nie są problemem wyłącznie lokalnym, prawda? Trudno mi jest myśleć o śmieciach w takich kategoriach, chociażby dlatego, że ja tych śmieci nie widzę. Ja jak je wytworzę, to one gdzieś tam sobie idą, prawda? Więc jakby dla mnie to jest pewnie jakiś eksport tych śmieci. Ale na ile tak naprawdę my w Europie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić z tym problemem? Bo oczywiście my możemy chodzić z opakowaniami do sklepu, ale później znajomy z Ameryki będzie mi się śmiał w twarz. Co ty robisz? Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, żeby zacząć od siebie. No ta koncepcja takiej pracy u podstaw jest piękna, ale czy my naprawdę mamy na to wpływ? Czy my możemy coś zrobić? Czy faktycznie musimy poczekać na tą katastrofę, prawda, ekologiczną, żebyśmy zaczęli w ten sposób w ogóle myśleć? Co panowie o tym sądzicie? Ja dużo myślę i mogę bardzo. Jak zacznę mówić, panie Przemku, to... Więc jeżeli pan chce coś wnieść za nim, bo to jest temat, który mnie bardzo uruchamia. Znaczy, ja może do takiej bardzo po prostu ogólnej, bardzo ogólnej strony, bo twórca nauki, nowoczesnej nauki o zarządzaniu, Peter Drucker, napisał kiedyś, że jeżeli czegoś nie możemy zmierzyć, to nie możemy też tego poprawić. Wydaje się, że podstawową sprawą jest pewien system miar, który my mamy. Nie da się oczywiście wymyślić miary uniwersalnej, która to miara uniwersalna przyłożona do każdego problemu da nam odpowiedź, czy coś robimy po prostu lepiej czy gorzej. Będą miary lokalne. Natomiast no, ta podstawowa miara, która jest w tej chwili używana, czyli produkt krajowy brutto, no prowadzi wprost do produkowania coraz większej ilości śmieci. Widać wyraźnie, że ta miara po prostu jest miarą po prostu niewłaściwą. Pytanie po prostu, co jest miarą właściwą? No, ja profesor Guralczyk proponuje krzywą Kellinga, czyli taką krzywą pokazującą nieubłagany wzrost CO2, produkcji CO2 na świecie, żeby tą miarę przekładać do PKB i dopiero wtedy tak naprawdę rozmawiać o rozwoju. No, z jednej strony tak, ale bądźmy świadomi, że ten tak zwany ślad węglowy, czyli produkowanie dwutlenku węgla, to jest tylko jeden z elementów, którym zakłócamy obieg węgla w przyrodzie, który stabilizuje po prostu klimat na Ziemi, no i który daje po prostu warunki dla rozwoju po prostu życia. My destabilizujemy ten cykl obiegu węgla w przyrodzie na wiele innych sposobów, które nie są dyskutowane i z których sobie nie zdajemy sprawy. No, Europa na przykład jest eksporterem żywności netto, no ale odbywa się to na ten moment przynajmniej kosztem systematycznego spadku jakości gleby, ilości próchnicy i zdolności wiązania węgla w tej glebie poprzez
odpowiednie po prostu mikroorganizmy, ponieważ zarówno uprawy przemysłowe, jak i hodowla przemysłowa nie działają po prostu w sposób, który sprzyja tym efektywnym mikroorganizmom glebowym i sprzyja wiązaniu tego węgla w glebie. Tutaj nie ma, wydaje się, łatwego rozwiązania. Jest szereg problemów drobniejszych, którymi się warto zająć. Ja sobie tutaj wynotowałem z wypowiedzi pana Michała takie dwa kierunki działania, jeśli chodzi o śmieci. No z jednej strony jest to inżynieria materiałowa, czyli żeby jednak te produkowane przez nas materiały albo poddawały się recyklingowi, albo były łatwo, jak powiedzieć, przywracane naturze. A z drugiej strony, komplementarne do tego, są właśnie efektywne mikroorganizmy, czyli zrozumienie, jak po prostu działają mikroorganizmy i w jaki sposób można je wykorzystać do tego, żeby tymi szkodliwymi czy zbędnymi substancjami, materiałami, które produkujemy, można się było zająć właśnie w taki sposób organiczny. I to jest świetny kierunek działania, który powinien być wspierany zarówno przez państwa, wspierany w sensie grantów, w sensie zachęt do tego, żebyśmy się tym zajmowali jako przedsiębiorcy i jako naukowcy, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast no, wrócę jeszcze na chwilę do tego eksportowania po prostu śmieci. No, jeżeli taka możliwość na taką skalę, jaka jest w tej chwili, będzie, no to będzie ten proces utrudniać, ponieważ nie będzie zmuszać nas do myślenia i w kierunku zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, widzę Polska, Dania, i ich jakby przetwarzania, bo nie będzie bodźca, nie będzie środków, które na budowanie odpowiednich instalacji, czy to instalacji jakichś bioreaktorów, czy to instalacji bardziej po prostu przemysłowych, industrialnych, no tym problemem po prostu się zajmie. To ja chętnie dodam w kontekście tego pytania, co my tu w Europie możemy w kontekście tego, że inni są więksi. Każdy z nas ma wpływ na to, na co ma wpływ i na nic więcej. Ja mam wpływ na to, jak ja żyję. I de facto te kolektywne, codzienne wybory, gdyby każdy pił wodę z kranu z własnej butelki, to nie sprzedawalibyśmy rocznie 8 miliardów butelek plastikowych, z którymi nie ma co zrobić w tym kraju. Ale ja mam jednocześnie wpływ tylko na to, że jako standardowy Polak skonsumowałbym 216 butelek plastikowych w ciągu roku. Ja wkładam jakiś wysiłek w to, żeby w tym kawałku być czystym. I ja sobie myślę, że życie to jest taka moja indywidualna gra. Na ile ja w zakresie tego, na co miałem wpływ, wykorzystam to w taki sposób, żeby po prostu właściwy. Ja rozumiem, że nadmierna konsumpcja jest po prostu zła. I nie daje się rozpraszać tym, że to w ogóle w skali globalnej nie ma znaczenia, co ja robię lub czego nie robię. To jest o mojej relacji z tym światem, z tą planetą i dla mnie to jest i z przyszłymi pokoleniami, a nie o tym, że jest takie porównanie, że jeżeli siedzimy w basenie i no nie, może nie będę korzystał z tego porównania, bo to jest chcemy, żeby tam była woda w tym basenie, nie? I że ktoś inny,
Tak, że ktoś inny robi coś tam złego, to nie jest dla mnie uprawnienie do tego, żebym ja też zrobił coś niewłaściwego w tym basenie, bo inaczej skończymy w sztambie i tyle. Więc i to jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest, jednak jest taki element tej hipokryzji, bo my mówimy, ale to jakby przyminam, my tutaj nic w tej Europie nie możemy. To Chińczycy, to Indie tyle teraz tego produkują. No ale hola, hola. Gdzie my mamy swoje fabryki? My wszystko to, co było trudne pod względem środowiskowym, wyeksportowaliśmy do krajów, które nie mają przepisów, tak ostrych przepisów związanych z ochroną środowiska. Jakby wybudować zakład, który się garbarnie w Polsce, która cały ten chrom z procesu usunie, wyjmie, strasznie drogie. A w Indiach? Taniutko. Bangladesz, promocja. Chiny, dużo miejsca mamy. Więc ja uważam, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby stworzyć wzorce, które będą zrównoważone. I zacząć te wzorce eksportować, bo to, co dzisiaj eksportujemy do reszty świata, to jest tylko gwóźdź do trumny planety, jakby. To sprawia, że planeta, którą my dostaliśmy, będzie w dużo gorszym stanie, jak będziemy zostawiali ją naszym dzieciom. Więc chciałbym, żebyśmy po prostu zajęli się tym, żeby robić nasz kawałek jak najlepiej i dawać przykład innym, że to można zrobić dobrze. A mamy tu wygodnie. Mamy wygodnie, ciepło. Ja jeszcze chciałbym zbudować jeden punkt odniesienia. Mianowicie, bo o tym, co mówił pan Michał, to jest przykład na pewne paradoksy, na ten tak zwany dylemat więźnia. Czyli pierwszy, który złamie po prostu jakąś umowę, czerpie z tego korzyści. Pierwszy, który nie będzie przestrzegał czegoś tam, nie będzie gromadził czegoś tam, będzie po prostu na potęgę coś po prostu zużywał, po prostu co jest tanie, będzie odnosił z tego tytułu po prostu korzyści i jeżeli nie uwzględnimy tych paradoksów gier logicznych, paradoksów wspólnego pastwiska w regulacjach na poziomie samorządowym, na poziomie krajowym, na poziomie po prostu europejskim, no to niestety będziemy mieli problem. A jak już to uwzględnimy, to ważne jest, żeby posługując się pojęciem z teorii złożoności, zbudować odpowiednią masę krytyczną, bo w systemach złożonych następuje przemiana sposobu po prostu działania wtedy, kiedy wystarczająca duża ilość elementów systemu, czyli nas ludzi, zmieni po prostu jakiś ze swoich sposobów działania. I ważne jest osiągnięcie tej masy krytycznej. Bez osiągnięcia masy krytycznej system zmianie nie ulegnie. No, niektórzy bardziej świadomi będą czerpali z swojego działania satysfakcję, a cała reszta będzie żyła po prostu w błogiej nieświadomości i zdziwi się w momencie, w którym te wszystkie szkodliwe rezultaty, których jeszcze w tej chwili nie widzimy, wypłyną. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo pan Michał tu podał przykład po prostu garbarni. Jakiś rok temu była w Polsce po prostu afera związana z tym, że bodaj gdzieś na Mazurach garbarnia, którą przedsiębiorca niemiecki przeniósł z Niemiec do Polski, no bo tam te ścieki, które wytwarzał, były bardzo drogie i jemu po prostu uniemożliwiały po prostu działalność opłacalną, przeniósł do Polski. No i te ścieki, korzystając z lokalnej i państwowej niezdolności do wyegzekwowania pewnych norm i zachowań związanych z zanieczyszczaniem środowiska, pozwalał sobie na ich wylewanie w Polsce. Nie tylko jest tutaj mowa o tych garbarniach w Indiach, ale również o garbarniach w Polsce i o pewnych słabościach, które mają niektóre kraje ze względów historycznych. No szczególnie akurat te kraje Europy Środkowo-Wschodniej w egzekwowaniu prawa, w egzekwowaniu norm, w funkcjonowaniu ram instytucjonalnych, które stabilizują to, z czym mamy do czynienia, a z czego niestety pewne bogatsze kraje korzystają
No to brzydko, no ale tak jest i z tym trzeba po prostu coś zrobić. No ja chciałbym zakończyć czymś pozytywnym, ale rozmawiając o śmieciach, raczej jedyny pozytyw jest taki, że tak jak tutaj powiedzieliśmy, po pierwsze zacząć należy od siebie i faktycznie zmieniać świat na małej skali. Z drugiej strony czekać na masę krytyczną, aż się przekroczy, właściwie chyba już Nie to czekać, mamy. nie czekać, działać, działać, działać. Nie Zostać pozwalać częścią tej masy krytycznej. Nie Tej masy pozwalać krytycznej. śmieciom przemieszczać się poza zasięg wzroku. Tak jak mówiłem, zgodnie z zasadą pomocniczości, śmieci się powinny przemieszczać tylko w takim promieniu, który jest konieczny do tego, żeby zgromadzić odpowiedni potencjał kapitałowy i organizacyjny, żeby je zagospodarować. No i jednocześnie ja uważam, że największy wpływ mamy my, jak jesteśmy w sklepie. I jak będziemy wybierali rzeczy, które nie generują odpadów, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla systemu. Są trzy typy odpadów, które łatwo się poddają recyklingowi. To są odpady organiczne. Z nich robimy nawozy, które karmią tą glebę, która ubożeje, jak ją nawozimy chemią. Dwa inne elementy to jest szkło i metal, które są poddawane recyklingowi na poziomie atomowym. My to wszystko przetapiamy, więc jesteśmy, ale to jest energochłonne. A ze wszystkimi pozostałymi rodzajami opakowań jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej realnie poddawać je recyklingowi. Z papierem jest dużo łatwiej niż z plastikiem, ale jeszcze jak zaczynamy łączyć te opakowania, to jest trudno. Więc trzymam kciuki za to, żeby jak najwięcej z nas miało tą siłę w momencie decydowania finansowego, co wspierać rzeczy, które nie generują odpadów. Ale dorzucę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. No, jeżeli na poziomie państwa, czy na poziomie wspólnoty Unii Europejskiej nie będzie właściwych po prostu regulacji, to zamiast używać dzieci, zamiast używać lalek czy zabawek z czegoś, co jest recyklingowalne, będą po prostu nabywały te zabawki ich rodzice, czy ich rodziny, zabawki z Chin, zapakowane po prostu w tony plastiku, te koniki, te laleczki, tak. Te wszystkie elementy, którymi się bawią dzieci. Dlaczego? No dlatego, że jest kilkakrotnie taniej. A dlaczego jest kilkakrotnie taniej? No niestety, no takie są po prostu reguły. Jest przyjęta zasada tego, żeby sprzedawać po kosztach po prostu wytwarzania i wolny rynek, ale wolny rynek zamienił się w swoją własną karykaturę, ponieważ pewne elementy bardzo istotne dla naszego życia nie są w ramach prowadzonego aktualnie rachunku kosztów liczone i będziemy oczywiście ci bardziej świadomi starali się kupować rzeczy droższe w mniejszej ilości, ale pozostali cóż mają uczynić, jeżeli na poziomie państwa lub na poziomie wspólnoty państw w tym nie pomożemy, to niestety nie tak, sądzę, żeby to się będzie ten bardzo trudne. To będzie bardzo trudne. No ale trzeba robić pierwszy krok. I trzeba po prostu działać. No, dla mnie bardzo ciekawym takim trendem, który w tej chwili obserwuję, jest płacz związany ze sztuczną inteligencją. Ile ta sztuczna inteligencja zlikwiduje miejsc pracy? No, mój Boże, a kto ma się zająć tym problemem związanym z wypadaniem produktów z cyklu użyteczności? Kto ma się tym zająć? No, w tej chwili pracowników w Europie brakuje w wielu po prostu dziedzinach.
a ludzie nie są po prostu przygotowani do pewnych profesji, które no, są profesjami przyszłości, czyli zarówno profesje związane z opieką nad innymi ludźmi, edukacja, służba zdrowia, opieka nad osobami starszymi, jak i edukacja związana z tym, jak przerabiać te rzeczy, które używamy, a będziemy używali rzeczy, nie będziemy biegali w spódniczkach z trawy, jak przerabiać, jak przywracać je z powrotem do cyklu użyteczności. Ktoś się będzie musiał tym zająć. Panowie, bardzo dziękuję. Niestety z publikacją materiału nie zdążymy przed piątkiem, więc nie zaradzimy akurat temu kryzysowi, ale może zdążymy przed świętami. I myślę, że te słowa, które tutaj wypowiedzieliście, pan Przemysław Gębala, pan Michał Paca i ja w mojej skromnej osobie, pomogą nam troszeczkę bardziej, może po prostu autorefleksyjnie podejść do tego tematu naszych zakupów przedświątecznych, ale w ogóle naszych decyzji na co dzień. Bardzo panom dziękuję za naszą wspólną rozmowę, a państwa jeszcze zapraszam 13 grudnia tego roku, no bo materiał może jeszcze żyć w internecie dłużej, więc mamy rok 2023, o 16:45 w fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się taka debata zamykająca nasz projekt Zielonego Ordokonserwatyzmu w tym roku. Ale w przyszłym roku mamy nadzieję kontynuować i mam nadzieję, że ten temat śmieci na tej debacie też się pojawi jako jeden z takich no, ważnych aspektów. Więc już teraz Państwa zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.